Dzień dobry, z tej strony Janusz Boszka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 3. No i jeszcze się renderuje tamten odcinek, a ja już odpaliłem nagrywanie i nagrywam, tylko trochę ścinki są, bo mi się po prostu renderuje odcinek. Dobra, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie chyba, myślę, misję dla Luigi'ego, ale no z 16 FPS-ami będzie trochę ciężko. No ale dobra, jedziemy. A od piątej mogę, to poczekajcie. To wait the minute. Dobra, już jestem, jedziemy właśnie. Z góry sorry za ścinki na moim odcinku, bo w tej chwili mam 19 FPS-ów. No sorry, no, ale film się renderuje, FPS-y spadają. Tak. Czasami mam 60 GTA 3 podczas nagrywania, czasami jest właśnie tak jak jest, bo mi się filmik renderuje, no takie wiecie jak to jest, jak filmik się renderuje. Dobra, robimy teraz misję, z którą zobaczymy, na czym będzie ona polegała. No, także ten. Mamy wysadzić typa, mamy 6 minut na wysadzenie samochodu pewnego typa poprzez bombę stacyjkową. No tak, ale sorry za ścinki, naprawdę sorry, ale jak wiecie jak to jest, jak się filmik renderuje. Dobra, jedziemy tam już. O Jezu, ta widoczność. Boże, jak tym rzuca! Jak tym rzuca! Jak tym samochodem rzuca, jak to ślisko jest. No serio. Ta gra jako pierwsza odwzorowuje to, że jest ślisko na drogach, jak jest jakaś pogoda. Kurde, nie ścinaj się. Gro. Jakie lagi. Dobra. No z takimi ścinkami nie wiem, czy się wyrobię w te 5 minut. A nie mogę rozwalić samochodu. Pewnie też będzie nim rzucać. Typiesz. Ścinki są niesamowite, no ale no wiecie jak to jest, jak się renderuje filmik. Wiecie jak to jest albo nie wiecie, bo pewnie niewiele z was nagrywa na YouTube. Generalnie jak mi się renderuje filmik, to są ścinki drobne. Zazwyczaj jak nagrywam w GTA, to mam 30 FPS-ów podczas nagrywania, no a tym razem między 20 a 18. Nie wiem, 23 w tej chwili. Bomb has been planned. No i lecimy na bomb site. Lecimy zaplantować. Bomb is being planted with the blunt. Let's do that. Andrzej Duda. And go. Go, go, go. Lecimy z tym koksem. No misja nie jest trudna. Nawet na takich ścinkach dał radę, także wiecie. Ja już przyzwyczaiłem się do tego, że ja na 2 FPS-ach GTA 2 nagrywałem, także ten. Trochę przyzwyczajony już do tego jestem, ale no. Wkurza to. Wkurza to naprawdę, jak takie nagrać się robi 18 FPS-ów. A grasz normalnie na 30, 50, jeżeli nie nagrywasz. To było. Scroll. Paka aktywowana. Paka Giodzi. Okej, muszę. O, idzie. Aktywna piana. Bum. Bo
Terrorist win. No, tak, tak, trochę... Tak trochę boom. Ale teraz mi pały gonią. I must escape him. EA. Kurwa na głupie gliniarze. Poczekajcie chwilę. Dobra, więc już się widzimy i teraz kolejna misja. Ok, więc musimy z takiego typa kropnąć. Co się Mighty Chunks nazywa i on będzie w Chinatown, ale najpierw musimy iść po Ammunition. Do Ammunition po Ammunition. Właściwie po pistolet, którym po prostu sprzątniemy gościa. To jest bardzo fajne, bo Mighty też ma unikatowy model. Taci. Nie wiem, ja jakoś na takie rzeczy zwracam uwagę, nie wiem jak wy, ale ja po prostu zwracam na to uwagę. No, trochę mamy 1033 naboje, łącz, mamy 1033 naboje poza magazynkiem, a w magazynku mamy 12. Nie wiem ile to jest łącznie, musiałbym sobie obliczyć. 145. No wypadł, kurwa, ja nie wiem. No. Kurde, obiłem sobie moją M-kę, będzie płacił. Frar. Frar, będzie płacił. Dobra. Wiem, że to jest tu blisko. Ale ja chcę zrobić to. Ja go podejdę od innej strony. No nie, no znowu gliniarze. Przyblokuję. Dobrze, że mnie tak szybko przestoi ten. No dobra. Wiem, że tu jest, stoi. Wypiórz. Musimy go gonić. Gadać. O nie, on tu ma furkę. Wypadł, paszliwon. Dawaj to śmieciu. Nie pozwolę ci mnie złapać. Dobra, jak... Ja mu zaraz dam kurę na fejerowi. Musimy go rozwalić. I on jeździ tutaj, po tej okolicy, tutaj w kółko tak będzie jeździł. Chyba. Tak, jedzie, będzie jeździł w kółko. Póki mnie nie spotka, a ja mu obiję auto. Płyna jak tym rzuca. Płyna jak tym stalionem rzuca, to jest driftowóz. Nie, to jest masy. Masu, kurwa. Jeden fair. Nawrócił się. Ja bym chciał go wepchnąć do wody. Ale chyba nie będę miał okazji. Musiałem zużyć moje ammo. Zapłacisz mi za nie. Okej. A już nieźle obity jest. Ja też. O. Okej.
kręcił fajnie. Mogę go złapać. Ach, obiłem go. Zawrócił się. Jak? A, ucieka piechotą. Jak gada śmiesznie. Trochę hajsu miał. Zużył mi ammo do uzika. Dobra, jedziemy po kolejną misję, mamy blisko. I ten tamten. Kurwa, no strasznie rozumiem, a może użył muzyka. Prawie 50, prawie 50 tam mnie zużył. Jak ten tylko śmiesznie gadał. A, wiem, że się odblokowała misja od Mighty'ego Chunksa. Czy jakoś tak? No. Mam haste. Także w tej misji robimy hejsta z Vanem. Myślę, że Hammer będzie dobry do robienia hejsta z Vanem. Ale poczekajcie na chwilę. Okej, okay, w tej misji będzie podobno nas gonić. Z tego co ja pamiętam, będzie nas bardzo dużo glin gonić, także przestarone. Za każde uderzenie jedną gwiazdkę zostajemy także. Damy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy to jest dużo or not? Typek gada głosem z San Andreas. Ten typek podkładał głos temu staremu dziadu w San Andreas. Ale dlaczego ja nie dostaję gwiazdek? Nie wiem, coś się zbugowało. Te typki też mają unikatowy model, zresztą wam potem je pokażę. Dobra, teraz będę uciekać. Ja je chcę. Oni mają unikatowe modele. Tamtego już wam nie dogonię, ale generalnie unikatowy model postaci mnie do spotkania w trybie fabularnym. Ta furka też jest niczego sobie. Mocna jest bardzo, powiem że mocna. Nie wiem czy ona ma w tej chwili, po tym jak już ją wzięliśmy, to czy ona ma jakieś specjalne umiejętności. Czy ona jest jakaś nierozbijalna, czy coś takiego. No nie wiem, ja już ją dostarczam, bo są tutaj takie furki, co są odporne na różne rzeczy. No i zaraz nam przyjdzie komunikat o nowych misjach, ale je zrobimy między... Już jak będziemy w drugim mieście, bo ja będzie można wtedy zrobić. Wtedy będzie chyba najlepiej. 20 tysięcy. Dziękuję bardzo. Jedziemy po kolejną misję. To już będzie chyba misja, w której poznamy... Ta właśnie, już to jest info, dostajemy o nowej misji. El Buro. Ale to już jeszcze nie, jeszcze nie. My to zrobimy. Kiedyś. Ten odcinek może być długi, także ten... ten mówi ten co teraz. Nagrywam. Dobra. Wbijam. Tak, to jest to.
Czyli mamy nie rozbijać samochodu. A jedziemy na klepę do Chinatown, żeby Chińczyków. Z Chińczykami w klepę idziemy. To jest cypek, od którego będziemy mieli po tej misji misję do zrobienia i które najprawdopodobniej zrobimy albo nie wiem czy w następnym odcinku. Nie, w następnym odcinku dokończymy misję od Marty'ego Chongsa. A teraz zrobimy właśnie tę misję. Tak, musimy... Cholera, no cały Chinatown się na nas wziąłem, musiałem od nich pistolet wziąć, ale... No już rozwaliłem samochód, ale... Ale ten... I tak się na to nie wkurzył. No wypadł dziadzie! Z tym tirem swoim, kurde. O, tutaj... Oni nas gonią? Nie no, nie wiem co to robiła... Tutaj nie ma ciężarówka teriad chińskich, tych chińskich dresiarzy. No i tu będziemy mieli zaraz misję. To fajna MK jest, tylko że zniszczona. What? Spadło mi poniżej 10 na dosłownie ułamek sekundy. Nawet sorry za jakość tego wideo, ale... Bywa. The Uzi is now in stock ammunition. Mam jakąś apkę włączoną, że mi powiadamia o tym, co jest w ammunition? Ja mam jakąś apkę na pagerze włączoną. Chyba. Kasy nam mamy bardzo dużo. Czekajcie, ja to muszę. No fancy crabs. Dobra, jedziemy dalej do Luigi'ego. Kolejną misję. The Mission of Commission. No blied! Taka blied na chuj. Nie wiem, ja mam jakąś wersję GTA, że tu jest strasznie mało członków gangu na ulicach. Nie wiem dlaczego. Ogólnie jest mało ludzi na ulicach, ale... No ja pojechałem sobie w miejsce tam, gdzie jest fabryka Teriad. Tamta, co tam od razu nas... strzelają, to tam bardzo, to tam słuchajcie nie było, słuchajcie prawie ludzi, tylko parę ludzi było i strzelali wystrzelanych po nich. Tak, to się spełniło ciągle. Teraz będziemy musieli sprzątnąć, znaczy no już wziąć tego ciało, co sprzątnęliśmy w pierwszej misji od Luigi'ego. Znaczy od tego. Od Joe'ego. Moja piękna M-ka, w ogóle nie zniszczona. Te enki, które będą stały na miejscu, te bez spoilerów, bez niestuningowane, to one będą nas goniły. Ja już jedną sobie rozwalę. No. Ja już ich rozwalę.
chcą się ze mną w derby pobawić? Nie chcę, a ja za bardzo takim nie za bardzo jestem. A raczej nie chcę się w derby pobawić. Ja chcę ich rozwalić raczej. O jest, pierwszy rozwalony. Pozostał nam drugi. O fuck, fuck, on wybuchnie koło mnie. O fucking shit. Nie żyje. Ale drugi też już wybuchnie. Spadam, ale on będzie do mnie strzelał. Dalej pistol. Dobra. Tamten drugi miał uzika, ale już. Już tak trochę sobie debił. Tutaj widać wystają ślady krwi. Rozwalę zaraz takiego, to wam pokażę. Co tam w środku jest? Widać już chyba. No dobra, więc jedziemy do Krasze, do Zmiataki. I pożegnamy się z panem Mike'iem. Mikey Malforelli. On tak był. Normalnie to byśmy musieli się teraz z nimi ścigać tam. Derby by nam robili. Byśmy się bawili z nimi w derby, ale widzicie. Ja to tak zrobiłem, że się nie muszę z nimi bawić w derby. I za chwilę chyba będzie już napad. Na którym wspominałem w poprzednim odcinku. Szybko. Za 10 tysięcy dostaliśmy za to. Dobra, to musimy teraz iść po Emkę. Emka jest tam na tamtym wzgórzu, gdzie jest ta willa. Nie wiem, czy ją widzicie. Jeżeli nie, to zaraz ją zauważycie, jak tam dojdę. Aczkolwiek to trochę zajmie, ale ja nie chcę aż tyle cięcia robić, bo to będzie potem sklejanie. Jedzenie dostałem, ale zanim ja zjem, to muszę nagrać odcinek. Odcinek muszę nagrać i wrzucić do renderu. Ja tym jeszcze cisnę. Ech, idea. No co David postawił tutaj ten płotek? No to na szczęście jest furgonetka, którą możemy i rozwalić ten. Po M-kę. Chociaż w sumie zanim wezmę M-kę, to muszę się uzbroić. Any more security cars you want? Crack it. A wiem, że tam będziemy mogli. Dobra, to słuchajcie, widzimy się jak już się uzbroję i tak dalej. Tak trochę nie zrobimy tego M-ką tak jak chciałem, bo mi się rozdupcyło, ale damy sobie radę. Próbuję jakiś szybki taksi, taksi, taksi. Jeszcze raz potrzebuję taksówki i nie dostałem. Dobra, więc weźmiemy to, potem zrobimy. Znajdziemy sobie furkę. A w tej chwili...
Rozwaliłem go. Dobra, to może być. W tej misji. Ja tego nie rozjebię. Hammer. Hammer jest idealny w tej misji. Hammer jest idealny do tej misji, mówię wam. Napad na Biedronkę robimy. No to jedziemy. Padnie stąd. Dobra, robimy ten napad. A jeden przeżył. Przeżył tylko jeden z nich. No, także trochę tam była klepa. Trochę duża klepa. No teraz wystarczy, że do dziupli podjedziemy. Znaczniki. O diablo, co robi się klepa. Co? Ja muszę pały zgubić. Dopiero potem. Okej. Okay. No to pały muszę mieć. No to musimy zgubić pały i się rozjebałem. No i pięknie. Zarmowali mnie. Ale dojadę. Kurna, szkoda, bo nie widzieliście klepy Diablosa z mafią. No ja pierdzielę. Dekle jebany, kurwa, mać miejsce. Miejsce z felu. Masz mi, kurwa, miejsce, ma być, kurwa. Wypierdalaj z felu. No i git. Nie mam już niestety czarnego hamera, ale mam. Najważniejsze, że hamer. Musiałem przemalować. Dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich bardzo na kolejne. Na razie.